opera współczesna, zarządzanie instytucją kultury to był ten duży temat dzisiejszego dnia. Dnia, który wydaje mi się był bardzo ciekawy, bo pozwolił skonfrontować na początku świat opery ze światem biznesu. Profesor Henryk Bruch mówił o marce i jej roli w ogóle. Ja bym powiedział nie tylko w gospodarce, ale w kulturze, dlatego że te sfery zaczęły się bardzo mocno przenikać i właściwie zaciera się granica, o tym był ten wykład w moim odczuciu, granica między tym, co jest marką, co jest emocją, a co jest kulturą, czy wreszcie dziełem operowym. Tak? Współczesny świat jest zdominowany dzisiaj przez marki. Produktów jest tak dużo, że nie sposób się wyróżnić, stąd też wyróżniają się marki. I myślę, że nie ma podmiotu, nie ma instytucji, która nie powinna dzisiaj dbać o markę, czyli dotyczy to również Teatru Wielkiego, opery w Poznaniu. Tak jak w biznesie się to czyni, że buduje się silne marki, to jest kwestia doboru narzędzi, którymi zbuduje się również silną markę Teatru Wielkiego. Kwestią podstawową są segmenty, czyli w miarę jednorodne grupy osób, do których będą kierowane te komunikaty, żeby tam właśnie ta silna marka zaistniała. Oczywiście dobór tych instrumentów będzie związany z środowiskiem lokalnym, z korzeniami, z których wyrastamy, z oczekiwaniami ludzi, którzy tutaj mieszkają, którzy oczywiście mają też swoich gości z całego świata i mogą ich zabrać również do opery. One of the things that I found very interesting about what he was saying was a distinction between an international brand or a national brand. Or in certain cases, I like very much the coffee, the cappuccino brand and mocatte, where it takes a particular market segment. I think the trend worldwide, and it's not just opera, is towards international super brands. I to pozwoliło nam dalej dyskutować na temat tego, w jaki sposób marka jest potrzebna w operze i co dla opery może znaczyć. I tutaj tych podejść było bardzo wiele, bo może to być marka rozumiana jako marka konkretnego teatru, czy opery jako zjawiska w ogóle. Opery na przykład definiującej tożsamość konkretnego kraju, bo o ile w operze cały czas rozmowa toczy się na temat tego, czy opera jest rzeczywiście tak potrzebna, zupełnie niesłuszna zresztą moim zdaniem rozmowa, bo to jest oczywiste, że opera jest potrzebna, to są kraje na świecie, gdzie buduje się teatry operowe, żeby niejako podkreślić podmiotowość danego kraju i fakt, że przynależy on do wielkiej rodziny krajów o bogatej tradycji i kulturze. I work for an organization called Opera Europa. And our mission is principally to support the members of our organization, so there are 150 opera houses across Europe, and to help them advance in their work. And one solution, so in a way we're not in some ways a public-facing organization, but we feel that time is right and we've got together a number of our partners to try and see if we can make a contribution to making opera more popular. So our plan is to develop a web platform, a website, whereby 15 opera houses at first, and hopefully more later, will stream their productions live on the internet. Później mowa była o współczesnej instytucji kultury i nowoczesnej instytucji kultury i najciekawszy chyba wątek tej dyskusji to było zderzenie pomiędzy myśleniem o instytucji kultury i tym, w jaki sposób może być nowoczesna na polskim gruncie i porównanie tego z myśleniem o teatrze operowym, o kompaniach operowych, o całym systemie, wartościach, sposobie zarządzania, który dominuje w Stanach Zjednoczonych. Okazuje się, że wcale nie jest łatwo znaleźć wspólny język, bo te systemy i od strony ekonomicznej, i od strony czysto praktycznej sposobu funkcjonowania są od siebie bardzo odległe, ale wydaje mi się, że naszym wspaniałym uczestnikom dyskusji udało się dojść do pewnego konsensusu. Zmienia się rzeczywistość, w której te instytucje działają i oczywiście są poddawane rozmaitym ciśnieniom zarówno odbiorców tego działania artystycznego, którzy oczekują pewnego zmodyfikowania działalności czy poszerzenia tej działalności w inne obszary niż dotychczas ta instytucja obejmowała i ciśnienia, które jest związane z
takim coraz mocniejszym postrzeganiem instytucji artystycznych jako również przedsiębiorstwa, pewnej ekonomii, która, z której instytucja jest rozliczana niejako, ponieważ działa w oparciu o publiczne pieniądze u nas w Polsce. To jest wciąż taki model w przypadku opery no, właściwie jedyny, czyli instytucji stałej, repertuarowej ze stałymi zespołami, której podstawową część budżetu stanowi dotacja. Więc te dwa ciśnienia powodują, że te instytucje muszą reagować na zmienność, a nowoczesność polega na tym, na ile są jakby one elastyczne. Mieliśmy głos dyrektora teatru La Monnaie w Belgii, który podkreślił, że szalenie ważne jest wprowadzanie do repertuaru stale nowych dzieł, poszerzanie naszego zbioru dzieł, niekoniecznie arcydzieł, ale poszukiwanie właśnie nowych propozycji i teatry operowe powinny aktywnie w tym uczestniczyć, co czyni też Teatr Wielki w Poznaniu, więc to było jak najbardziej a propos i było to wprowadzenie do ostatniego panelu, który postawił sobie za cel zastanowić się nad pytaniem, jak programować operę współczesną. I wydaje mi się, że ciekawa jest sytuacja, w której spotyka się muzykolog, dyrygent, kompozytor i człowiek teatru, często odpowiedzialny przede wszystkim za produkcję. I wszyscy zgadzają się, że teatr jest miejscem wspaniałych emocji, wspaniałych przeżyć, takich, których poza operą znaleźć nie można i że warto sięgać po nowe dzieła, nie zapominając o tych dawnych. Konferencja się bardzo udała, dlatego że to było dość niezwykłe przedsięwzięcie, zaproszenie praktyków, teoretyków, zaproszenie przedstawicieli różnych środowisk krajowych i zagranicznych i z tego wielogłosu wynikały bardzo ciekawe sprawy, wynikały bardzo ciekawe dyskusje, ponieważ wszyscy są żywo zainteresowani, wszyscy uczestnicy konferencji są żywo zainteresowani losem gatunku operowego, wszyscy zainteresowani są także rozwojem tego gatunku, unowocześnianiem go. I wydaje się, że z tych rozmów, z referatów, z wystąpień, a także z głosów publiczności można ułożyć katalog postulatów, które należałoby wprowadzić w życie. Wydaje mi się, że ta praktyczna strona tej dyskusji, która miała oczywiście wysoki poziom merytoryczny, ale wcale nie była pustą dyskusją akademicką, jest największym sukcesem organizatorów. Gratuluję Poznaniowi i pomysłu, i realizacji.